Wiecie, jak się odpala Ineosa Grenadiera? No proste. Przełączymy ten przełącznik trzeba, ten, to wcisnąć, to. Na szczęście na jedyneczkę, na auto, tu, skrzynia jest ok, to jest wszystko ok, a przepraszam, zapomniałem o tym i o tym. Następnie kluczyk, jest zapłon, trzeba policzyć, ile jest ikonek, zostało nam 7, jest ok i możemy odpalić. Naprawdę żartowałem, oczywiście wystarczy włożyć kluczyk, przekręcić zapłon i odpalać. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Ineosa Grenadiera. Historia powstania tego samochodu to gotowy scenariusz na film. Wyobraźcie sobie, że macie jedną z największych chemicznych firm na świecie i jesteście jedną z najbogatszych osób na Wyspach Brytyjskich. Uwielbiacie przy tym oczywiście Land Rovery, a najbardziej Defendera, czyli terenową legendę. No i nastaje rok 2016 i Land Rover ogłasza koniec produkcji Defendera. Nie możecie tego przeżyć, bowiem następca nie zostaje ogłoszony i nie wiadomo co dalej. Są też plotki, że nowy Defender będzie bardziej bulwarowy, co akurat się sprawdziło. W takim wypadku bierzecie sprawy w swoje ręce i idziecie do siedziby Land Rovera i chcecie kupić licencję i linię montażową. Niestety dostajecie odmowę. I co wtedy robicie? Idziecie do swojego ulubionego baru o nazwie Grenadier i wpadacie na pomysł. Na pomysł, żeby stworzyć samochód. Kupujecie więc część fabryki Mercedesa, podpisujecie umowy z BMW na silnik i skrzynię biegów, z Brembo na hamulce, Bilsteinem i Aibachem na zawieszenie, z Recaro na fotele i postanowicie zbudować samochód. Samochód, który ma być nowym Defenderem, czyli autem super użytkowym, niezwyciężonym w terenie, ale przy tym wygodnym. Całość oczywiście ma wyglądać nieco jak Defender. I tak właśnie powstał Ineos Grenadier i naprawdę tak ta historia wyglądała, ja tutaj nic nie wymyśliłem, a osoba za to odpowiedzialna to Sir Radcliffe, o którym mogliście słyszeć niedawno, bo kupił najstarszego Land Rovera na świecie. Grenadier faktycznie nieco wygląda jak Defender, nieco jak stara G-klasa, a mi najbardziej przypomina Aro, czyli takie rumuńskie Defendery, które mogliście znać z naszych ulic, bowiem kiedyś w polskiej policji były takie pojazdy. I ogólnie Grenadier trochę wygląda jak auto z jakiejś gry bez licencji, ale nie o to w nim chodzi. To jest mocno specjalistyczny sprzęt i teraz chciałem powiedzieć, że w Grenadierze każda rzecz ma swój cel, no ale aż tak dobrze nie jest. Jest tutaj sporo takich stylistycznych wstawek, które nie wiadomo do czego są. Na szczęście takich smaczków jest mało, a dużo więcej jest bardzo przemyślanych rozwiązań. Jak na przykład możliwość przymocowania czegoś do drzwi albo dodatkowe gniazda na dachu. Ba, nawet z tyłu mamy gniazdo w standardzie NATO. Brawo. Mamy też snorkel, drabinkę na dach, czy możemy mieć schowek w kole zapasowym na klapie. Ten jest idealny na jakąś linkę, czy buty w teren. No świetny pomysł. Świetnie też prezentują się stalowe felgi. Do auta, które ma pracować, no nadają się idealnie. Chociaż do wyboru są też felgi aluminiowe. I koła mogą mieć 17 albo 18 cali, i to zarówno aluminiowe, jak i te stalowe. Są też dwa rodzaje opon all-terrain, jedne Bridgestone'y o dość łagodnym bieżniku, a drugie to BF Goodrich o dużo większej agresji. Z tyłu też Grenadier ma światła, które kompletnie nie pasują do tej bryły, no i też dość słabo świecą, zwłaszcza kierunkowskaz jest bardzo mało widoczny jak hamujemy. Pora więc na wymiary Grenadiera. Auto ma 4896 mm długości, 2146 mm szerokości z lusterkami oraz 2036 mm wysokości. Rozstaw osi to 2922 mm, a prześwit to 264 mm, czyli nieco ponad 26 cm. Warto też dodać, że Grenadier występuje też w odmianie pick-up, która nazywa się Quartermaster. Auto jest wtedy niemal o pół metra dłuższe i jego długość to 5440 mm. W takim razie pora na bagażnik. I tutaj są kolejne przemyślane rozwiązania, bo kanapa otwiera się w stosunku 30 do 70, czyli możemy dostać się do bagażnika, nawet jak jest mało miejsca z tyłu. No i w kufrze też możemy mieć ciekawe rozwiązania, jak na przykład ta podłoga, gdzie można montować pasy, czy jakieś tam inne przedmioty. Zresztą to są dokładnie te same mocowania, które są na drzwiach. W kufrze znalazłem też gniazdo pod zapalniczkę, a sam bagażnik jest wykonany z twardego plastiku, który można bardzo łatwo czyścić wodą z błota i brudu. Kufer można też oczywiście powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy, ale niestety wtedy będzie duży uskok. Wskakujemy więc na tył. Tutaj, w zależności od wersji, możemy mieć skórę albo tapicerkę materiałową.
To, co jednak mnie nieco zdziwiło, to ilość miejsca. O ile na nogi i na głowę to tak jak się spodziewałem jest go dużo, tak na szerokość jest bardzo miłe zaskoczenie. Jechałem tym autem w 3 dorosłe osoby z tyłu i było naprawdę dobrze. Poza tym mamy nawiewy, złącza i piano black na boku. Tak, piano black w prawdziwej terenówce na aucie użytkowym, no bez sensu. Wskakujemy naprzód, gdzie tak jak mówiłem, witają nas fotele Recaro. W zasadzie to kanapa z tyłu też jest sygnowana Recaro. Fotel z przodu jest naprawdę wygodny, a mamy dobrą widoczność i niezłe trzymanie boczne. Mały minus to wsiadanie, bo tutaj nie ma się za co złapać, żeby się wciągnąć na górę, tak samo jak i nie mamy w standardzie progu. Ten da się wybrać w opcji, ale wtedy pewnie mamy gorsze parametry trenowe, więc trochę bez sensu go wybierać. Pora więc na deskę rozdzielczą. Chociaż tak jak widzieliście na początku, tutaj lepszym określeniem będzie kokpit. Kokpit, bo na dachu mamy mnóstwo przycisków, niemal połowa z nich jest właśnie odpowiedzialna za te dodatkowe przyłącza na zewnątrz i wewnątrz, jak wyciągarki czy na przykład możemy zamontować lodówkę, a reszta to są funkcje terenowe. Jest m.in. jeden przycisk, który deaktywuje całą elektronikę, żeby w terenie nam nic nie przeszkadzało, nic nie piszczało, czyli trakcja, czujniki parkowania, czy nawet czujniki niezapiętych pasów. Jest też drugi przycisk do jazdy przez wodę, który wyłącza wszystko to, co może nam przeszkadzać właśnie w jeździe przez wodę, czyli na przykład też czujniki parkowania, ale i grzanie foteli, czy wiatrak wentylatora, tylko po to, żeby nie chlapał wody na silnik. Sprytne. Podoba mi się też to, że te przyciski są duże, fizyczne i możemy nimi operować nawet w rękawicach czy mokrymi, brudnymi łapami. A w terenie tak przecież będzie. Plus jest też taki, że są tak zlokalizowane, że są zarówno dostępne od strony kierowcy, jak i pasażera. To co mi się nie podoba, to wygląd deski rozdzielczej, czyli ten układ bez normalnych zegarów za kierownicą plus ta kierownica, która wygląda jakby była ze smarta. No dziwacznie to wygląda i na przykład prędkościomierz jest na ekranie centralnym, w lewym górnym rogu. Być może, jakbym dłużej pojeździł tym autem, to bym się przyzwyczaił, ale te kilka dni to było zdecydowanie za mało. To co mamy za tą brzydką kierownicą, to zestaw kontrolek, które widać po odpaleniu w pełnej okazałości. Oczywiście, są też tam informacje o ciśnieniu opon, o trybach 4x4, reduktorach, światłach i tak dalej. No i na tej brzydkiej kierownicy jest jeden malutki czerwony przycisk, jakim jest specjalny klakson dla rowerzystów. Przepraszam, na rowerzystów. Normalny jest na kierownicy, taki głośny, a ten czerwony przycisk jest taki delikatny. A to jest po to, ponieważ właściciel firmy Ineos ma też grupę kolarską. I sam wie, że czasami w górach, na zjazdach, jak się pędzi ponad 60 km na godzinę na rowerze i jesteś mocno skupiony, to taki głośny klakson może mocno przestraszyć. A taki lekki raczej tego nie spowoduje. Też dosyć sprytne, prawda? A niesprytne jest to umiejscowienie stacyjki, bo kilkukrotnie zdarzyło mi się w nią uderzyć kolanem. W ogóle stacyjka pracuje z tak małym oporem, że ma się wrażenie, jakby się kręciło kluczykiem w jakimś budyniu. Dziwne uczucie. Fajne znowu są te opcjonalne okna dachowe, które możemy uchylić albo zdjąć. To też w terenie może się przydać. Tak samo jak przydają nam się te wszystkie terenowe wskazania, które możemy wyświecić na ekranie głównym. Jest tam absolutnie wszystko, czego offroadowiec potrzebuje, od temperatur, przez kąty, wychylenia, ładowanie, czy współrzędne GPS, które możemy tutaj wprowadzić. No jest tutaj wszystko. Szkoda, że system działa czasami bardzo wolno i czasami słabo reaguje na dotyk. Dziwnie też wyświetlał na przykład stan ciśnienia w oponach, mieszając co jakiś czas opony. System ewidentnie potrzebuje aktualizacji. Pod ekranem mamy też fizyczny kompas. Fajne. Podobają mi się też te przyciski pod spodem. Wielkie, fizyczne i dobrze opisane. W ogóle cały panel wygląda jakby był jakimś sterowaniem z jakiejś maszyny, ale w terenówce tak powinno być. Aha, i multimedia też można sterować za pomocą pokrętła i przycisków. To też jest bardzo wygodne. Jedynie mam uwagę co do tych cup holderów, czy tam miejsc na napoje, bo są w takim miejscu, że ewentualne wylanie jakiejś kawy powoduje, że zalejemy właśnie to sterowanie od multimediów. No i po co jest piano black w aucie terenowo-użytkowym? Bez sensu. Ale poza tym, jak słyszeliście, to spasowanie jest naprawdę dobre, a plastiki super twarde. No ale w sumie muszą być twarde, żeby je łatwo czyścić wodą. Jak widzicie, schowków jest kilka, ale chyba wystarczy.
Pewnie też zwróciliście uwagę, że drążek zmiany biegów jest dokładnie taki sam jak kiedyś BMW, a przykładowo ten wolant od kierunkowskazów chyba z Jaguara albo Volvo. No i jest też oddzielny drążek od napędów. I wracając jeszcze do drążka zmiany biegów, to na przykład jest tam namalowany tryb S, czyli sportowy, a tak naprawdę Grenadier nie posiada trybu sportowego. No i sam drążek też wyglądem kompletnie nie pasuje do reszty, dokładnie tak samo jak i ta kierownica. W klasycznej terenówce mogła być taka klasyczna wajcha, a nie taki elektroniczny. W takim razie zaglądamy pod maskę. A tutaj coś dla fanów BMW, bowiem są tam dwie jednostki B57 oraz B58, czyli dwie jednostki turbo doładowane 3.0R6, z tym, że pierwsza to diesel, a druga to benzyna. Diesel ma 249 koni, a benzyna 286. Obie jednostki współpracują z 8-biegową skrzynią ZF, dla diesla jest to 8HP76, a dla benzyny 8HP51. W teorii więc jest to połączenie idealne, bo zarówno silniki, jak i skrzynie są od dawna na rynku i mają naprawdę bardzo dobre opinie. Co więcej, są też podatne na tuning, więc jak ktoś będzie narzekał na brak mocy czy osiągów, to bardzo łatwo będzie to można zmienić. Ja jeździłem zarówno wersją benzynową, jak i wysokoprężną, jednak nie zrobiłem pomiarów przyspieszenia, za co bardzo przepraszam. Jako że jechałem w teren, to naprawdę musiałem zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Ale wedle producenta, to diesel powinien robić setkę w 9,9 sekundy, a benzyna w 8,6 sekundy. Oba auta mają ograniczoną prędkość maksymalną do 160 km na godzinę. I faktycznie, czuć, że benzyna jest dużo szybsza, ale diesel pewnie sprawdzi się lepiej. Chociaż problem, jaki zauważyłem w dieslu, to auto wchodzi w drgania, w taki rezonans, jak stoimy na biegu jałowym. Mocno to denerwuje. W benzynie czegoś takiego nie ma. W obu wersjach reakcja na gaz jest naprawdę dobra. Ale w tym aucie oczywiście chodzi o to, żeby dobry, a raczej bardzo dobry był w terenie. A tutaj, tak jak mówiłem, Grenadier ma naprawdę konkretne predyspozycje, żeby być no niemal najlepszą terenówką obecnie na rynku. Za napędy odpowiedzialny jest Magna Steyr, za zawieszenie Bilstein i Eibach. Do tego auto jest oczywiście na ramie, a my dostajemy samochód od razu na oponach typu AT. Grenadier ma nieco ponad 26 cm prześwitu, kąt natarcia 35,5, zejścia 36,1, a rampowy 28,2 stopnia. Wysokość wody, w jaką możemy wjechać, to 80 cm. To są naprawdę dobre parametry jak na seryjne auto, chociaż konkurencja w postaci Forda Bronco czy Land Rovera Defendera, tego nowego, ma te parametry jeszcze lepsze. Grenadier ma też stalowe osłony podwozia, z tyłu jak i z przodu, ma 4 ucha do wyciągnięcia, oczywiście przymocowane do ramy, oraz możemy mieć hak holowniczy, który pozwala nam na ciągnięcie przyczepy do 3,5 tony. Mamy też 3 blokady dyferencjału, centralny oraz przedni i tylny. I to tyle w teorii, pora wjechać w teren. Wybrałem się na Pustynię Siedlecką, ale zanim tam dotarłem, to pojeździłem po naprawdę błotnistych i kamienistych trasach, gdzie Grenadier dawał sobie świetnie radę, a najsłabszym ogniwem był kierowca, czyli ja. Zdarzało mi się atakować podjazdy na raty, ale nic w tym złego, auto i tak dzielnie sobie radziło. Zresztą, tak samo było na piachu, z tym, że od razu dodam, że w terenie jeździłem z obniżonym ciśnieniem w oponach. Cieszę, dajesz też. Jedyna wada, jaką zauważyłem, a raczej usłyszałem, to dzwonienie. To prawdopodobnie jakaś osłona i niestety to wada chyba wszystkich Grenadierów, bo jeździłem kilkoma sztukami i każda dzwoniła jak ksiądz po kolędzie. No to jest do poprawy.
Kolejna wada moim zdaniem to układ kierowniczy. Tutaj mamy wspomaganie hydrauliczne, a przekładnia jest śrubowo-kulowa. I o ile układ jest w miarę precyzyjny, jak na auto terenowe i na ramie, tak my musimy się naprawdę sporo nakręcić i sam układ wydaje się nieco gumowy, a auto za bardzo pływało. I nie mówię tu o sytuacji, jak nie miałem ciśnienia, bo robiłem potem dodatkowe jazdy już po Warszawie ze zwykłym ciśnieniem i efekt był niemal taki sam. Czułem się nieco jakbym jeździł poprzednią generacją G-klasy. Da się do tego szybko przyzwyczaić, ale jak ktoś się przesiada z auto osobowego, no to jest bardzo dziwne uczucie. A, no i trzeba uważać na średnicę zawracania, bo ta wynosi 13,5 metra. Trzeba się naprawdę mocno namachać. Czuć też niestety masę pojazdu, bowiem Grenadier waży od 2700 do 2800 kg, a to sporo. W terenie duża masa przeszkadza, ale i pomaga. Podczas jazd po asfalcie powinno to przeszkadzać, ale tak naprawdę nie czuć tego aż tak bardzo i zawieszenie jest świetnie zestrojone. Nie mamy tutaj zawieszenia pneumatycznego, tylko zwykłe i naprawdę uważam, że jest świetnie zestrojone. Zresztą w terenie też uważam, że auto sprawdza się świetnie. Bardzo mocno starałem go w terenie i tak jak mówię, tutaj na słabsze ogniwo to kierowca. Bogaty kierowca, bowiem cennik Grenadiera startuje od około 100 tysięcy euro, czyli niemal 450 tysięcy złotych. To dużo, jak za tak naprawdę nieznany produkt. W tej cenie kupimy już spokojnie Land Rovera Defendera 110 i to też z 3-litrowym silnikiem, jak i za podobne pieniądze kupimy Forda Bronco. Chociaż akurat moim zdaniem nowy Defender nie nadaje się już do tego, czym był jego poprzednik. Wydaje się być już bardziej miejski czy tam lancerski, oczywiście nie umniejszając jego świetnym właściwościom terenowym. Dla Grenadiera świetną konkurencją byłaby G-klasa od Mercedesa w wersji Professional, czyli takiej mocno użytkowej, ale z tego co widzę, to auto już nie jest dostępne. Ale tak czy inaczej Grenadier jest drogi, chociaż wiem, że na przykład nasz polski Topr zamówił już kolejną drugą sztukę, a jedną użytkuje od kilku miesięcy i bardzo sobie chwali. Słyszałem też, że jakaś kopalnia też chce zamówić kilka aut. Zresztą, właśnie do tego te auta będą się nadawały idealnie, jako maszyny do pracy. Jeśli chodzi o prywatne zamówienia, to do tej pory w Polsce sprzedało się nieco ponad 50 sztuk. Ineos Grenadier to świetny pomysł i bardzo dobre wykonanie na nowe, idealne auto terenowe. Gotowe auto terenowe, bo o tym trzeba pamiętać, że tym autem prosto z salonu możemy atakować teren i to naprawdę konkretny. Oczywiście, jak to w takich nowościach, auto ma trochę wad i ma też kilka dziwnych rozwiązań, ale większość z nich nie jest dyskwalifikująca i jest dość prosta do poprawy. Podstawy są bardzo dobre, czyli rama, dobre zawieszenie, silnik, skrzynia, napęd, no wszystko to, czego potrzebujemy w dobrej terenówce i chyba wszystko to, co byśmy sami wybrali, żeby zbudować terenówkę. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo kibicuję tej marce, bo wreszcie jest coś nowego i coś, co wydaje się stworzone z pasją. Podoba mi się. Oczywiście, nie jest to auto dla każdego, jest on skierowany dla służb albo dla zawodowców, którzy potrzebują bardzo dobrej terenówki. Zaraz pewnie też usłyszę głosy, że taka terenówka się nie nada na przykład na przejazd przez pustynię, bo skąd tam weźmiemy części, jak coś tam się popsuje. Ale pragnę przypomnieć, że te wszystkie patrole, defendery czy landcruisery też musiały udowodnić swoją pancerność. Więc liczę, że Grenadier też to pokaże. Cześć!